Powiem nieskromnie, jeżeli udaje mi się napisać dobrą książkę dla 8 czy 10-latka, to przede wszystkim dlatego, że nie tylko nie zapomniałem tego, że sam kiedyś miałem 10 lat, ale tak w głębi duszy nadal mam. A oprócz tego oczywiście, no cóż, jestem jakoś tam przygotowany profesjonalnie do zajmowania się tą grupą czytelników, ponieważ z wykształcenia jestem nauczycielem klas 0-3. Tak, to chyba się bardzo przydaje, bo tutaj czasem przychodzą dzieci z przedszkoli, z klas 1-3, ja z nimi prowadzę zajęcia o książkach. Kontakt z kimś takim jest zupełnie inny niż kontakt z gimnazjalistą. I rzeczywiście, jeżeli się powie, że czarne jest białe, to dzieci natychmiast powiedzą, to jest białe, albo to jest czarne. Poradnik małego skauta, nie mogę nie zapytać, jest coś takiego jak poradnik młodego skauta. Czy to, że to jest poradnik małego skauta, jest nawiązaniem do Kaczora Donalda? Nie mieliśmy takich zamierzeń z wydawcą, chociaż no, jak wiemy, siostrzeńcy Kaczora Donalda w ich skautowych kapeluszach są no, jedną z ikon, tak, współczesnego świata, ale nie, postanowiliśmy iść własną drogą, zostawić Disneya i zrobić książkę, która jest całkowicie poważna, bardzo poważnie traktuje czytelnika, ale jednocześnie jest napisana zupełnie na luzie. No na przykład, wprawdzie nie ta pora roku, ale ja bardzo lubię zbierać grzyby. Grzybobranie to rodzaj polowania. To zajęcie dla osób spostrzegawczych i tych, którzy naprawdę to lubią. Jeśli kogoś nudzi łażenie po lesie i zaglądanie pod każdy krzaczek, niech lepiej zostanie w domu. Ale gdy ma się ochotę rzucić wyzwanie losowi, o przepraszam, pomyłka, ale nieprzypadkowa, wyzwanie lasowi i wyrobić jak najwięcej grzybów, to robota dla zawodowca, dzielnego, samodzielnego tropiciela. To jaki powinien być ten skaut? Mały skaut. Przede wszystkim dzielny, samodzielny. To jest hasło, które tej książce przyświeca od pierwszej do ostatniej strony. Projektując, wymyślając tę książkę z wydawnictwem, jakoś podświadomie wiedzieliśmy, mieliśmy to cały czas w pamięci, że współczesne dzieci coraz lepiej radzą sobie w świecie wirtualnym. Tutaj są absolutnie bezkonkurencyjne. My, starzy, już tylko możemy z podziwem patrzeć, jak operują właśnie w wirtualu, natomiast chyba są coraz mniej sprawne i zaradne w świecie realnym. Coraz mniej w nich jest tych umiejętności, które myśmy mieli, które my jako dzieci mieliśmy po prostu, nie wiem, wyssane z mlekiem matki, wyuczone na podwórku od starszych kolegów itd. Właśnie powiedział Pan o tym, o czym ja chciałem powiedzieć. Wyuczone na podwórku. Za moich czasów, za Pana czasów pewnie też, dzieci wychodziły na podwórko, grały w piłkę, ścigały się na rowerach, grały w kapsle, dziewczyny skakały przez gumę. Tych zabaw było mnóstwo. Może dlatego, że rodzice nasi mieli mniej pieniędzy, a może nawet gdyby mieli więcej pieniędzy, nie mieli możliwości, żeby kupować i kupować nam zabawy. W Polsce tego nie było. Teraz doszły do tego jeszcze komputery. Czy zatem te umiejętności takie skautowe, harcerskie są jeszcze przydatne? Głęboko wierzę, że są i zawsze będą. Natomiast dobrze, że Pan powiedział, wspomniał o takich zabawach jak kapsle, rower, gra w gumę. To nie zginęło, prawda? Natomiast my dorośli dostaliśmy, nam dorosłym się trochę pozmieniało i nagle okazuje się, że to są bardzo niebezpieczne zabawy. Tak? Tak jak dzisiaj dziecka nie wypuścimy na rower bez kasku, to niedługo nie wypuścimy go na krew w kapsle bez ochraniaczy na kolana. I trochę krzywdzimy nasze dzieci i sprawiamy, że są właśnie coraz mniej dzielne i samodzielne. W poradniku małego skauta jest też rozdział, jak odmawiać, gdy trzeba odmówić. Także to nie jest tylko, jak sobie radzić w lesie na grzybach. Ale też fajnie być dobrym kolegą, służyć pomocą, mieć ugodowy charakter. To ostatnie oznacza, że człowiek nie wykłóca się o byle co i nie zawsze musi postawić na swoim. Przychodzą jednak takie chwile, kiedy trzeba po prostu, trzeba powiedzieć stanowczo nie. A potem rady dotyczące tego odmawiania. Na ile dzieciom dzisiaj trzeba tłumaczyć zachowania, które w życiu dorosłych no, będą im niezbędne? Bo to, o czym Pan powiedział, że tak chcemy ochronić dzieci przed zrażeniami
fizycznymi, medycznymi. Chyba dotyczy w równie dużym stopniu, a może nawet większym takim zraniem psychicznych. Ten klosz, który roztaczamy nad maluchami, jest kloszem, który ma uchronić przed wszystkim. Do pewnego momentu. No właśnie, dlatego bardzo zależało nam na tym, żeby wzbudzić u dzieci taką zdrową dawkę asertywności, ponieważ klosz, który roztaczamy nad nimi, bardzo często nie wystarcza, a niestety mamy coraz więcej tak zwanych złych ludzi, którzy świetnie opanowują techniki manipulacji. Nasze dzieci, mam wrażenie, są trochę bezbronne wobec tych osobników. Nie wiemy się tutaj tylko o dorosłych, ale też na przykład o starszych kolegach w szkole. Stąd był taki pomysł, żeby pokazać dzieciakom, czym jest asertywność. I chyba to się udało. No tak. Mamy na przykład taki przypadek, co by pan poradził. Jest chłopak, wyraźnie wyższy od kolegów z klasy. Jest tylko jeden parapet w szkole na przerwie. No na przerwie coś trzeba zrobić. No co robić na przerwie? Nie można siedzieć na podłodze, bo nauczyciele gonią, bo to będzie niezdrowe. I można usiąść na parapecie. A ten jeden chłopak zawsze sobie siada. Jak nie ma miejsca, to nie zważa na to w ogóle. Jest bardzo asertywny, tylko się rozpycha. Spycha, czy to kolega, czy koleżanka, on zajmuje to miejsce. Co powinny dzieci zrobić w takim przypadku? No dzieci na pewno mu dołożą, tak? To będzie pierwszy odruch, ale co powinny zrobić? Myślę, że powinny wykreować takie miejsce, inne zupełnie niż ten parapet, wykreować je jako miejsce pożądane i po prostu się tam przenieść. Ale potem on się przeniesie. No, to wtedy uciekamy na ten parapet. Czyli mamy jednak tak uciekać od niego, czy budować sobie przestrzeń taką własną? Ja myślę, że też jest coś takiego. Jeżeli ktoś zaczyna grać w jakąś grę, na przykład niekoniecznie komputerową, tylko grę planszową i opowiada tak zafascynowany, że to jest coś świetnego, to bardzo często dzieci, okrutne są przecież, najpierw tego osobnika wyśmieją. A potem może się okazać, że wszyscy zaczną w to grać, prawda? Taki lider chyba musi być wszystko przygotowany na to, że na początku może być wyśmiany. Dopiero potem stanie się kimś, kogo słuchają. Znaczy kimś, kto wprowadza nowe trendy. Tak, oczywiście w tak zwanym teatrze życia szkolnego, no ile postaw, ile osobowości, tyle strategii i przetrwania, i radzenia sobie z chociażby tymi, którzy zajmują parapet, prawda? No ważne jest, żeby wniknąć w siebie, zrozumieć siebie i znaleźć w sobie bądź siłę, bądź spryt, bądź pomysłowość, bądź kreatywność, żeby sobie z takim migusem poradzić. To jest książka Poradnik Małego Skauta. To jest jedna z serii, prawda? Bo jest jeszcze poradnik, nie wiem czy tu mamy. Jest poradnik małego turysty. Ten sam pomysł? Mamy być samodzielni? Tutaj pomysł był troszkę inny. Chodziło nam o to, żeby z nieprawdopodobnego bogactwa atrakcji, które mamy w Polsce, wybrać takie najbardziej charakterystyczne, najfajniejsze oraz takie, o których może niewiele osób wie. I stworzyć książkę, z którą dziecko mogłoby usiąść razem z tatą i mamą i zaplanować podróż.